2020 roku jestem mistrzem Polski na 43 tysiące hodowców w A kategorii, w GMP 9 przodownik, w B 18 przodownik i w maratonie 12 przodownik. Maratony mieli tylko dwa, bo trzeci okręg odrzucił, inni mieli po trzy maratony, no to wiadomo, łatwiejsze. Ja mogłem jedynie poniżej, no ale trudno, raczej odwołany był z kuli upału, no trudno się... Tak to wynikło, no to był to mój najlepszy, a w intermistrzostwie jeszcze mogę się pochwalić i na trzy kraje jestem drugi, no pierwszy wicemistrz. Do mistrza kategorii tymi gołębiami, to jest najlepsza samica z tej kategorii, 6 gołębi po 3 konkursy do A, jak w tym roku liczony. 6101, 16 rok, 0153, jeszcze tak powiem, bo A kategoria to jest liczona z oddziału, ale ten gołąb w tym roku na cały rejon tak siadał. Na 19 300 gołębi pierwszy, na 19 bodajże 200 pierwszy i na 17 000 drugi. Ona ma do A kategorii 0,80, koeficjent szczeglotów, i do B ma 0,88. Mówię, na 1000 to chyba numer 1 to w Polsce jest, na 1000 gołębi. Na masę tysięcy, bo to 19 000, 19 000 i 17 000. Pokażę może drugiego. To jest samica w tamtym roku do G kategorii miała 24. Dwuletnia samica, duża bardzo. Rodziców mam, a żeby jeszcze fajnie było, to matka siadła na 9000 czy 10 z 500, druga na rejon. Mama od niej. A taty nie lotuje. Ona się, tata wywodzi się od męki moich przyjaciół tam. Też lotują w Radziąkowie. Może tego samca przynoszę, co najlepiej też. No ona jest pierwszą i liczoną do A, może tego partnera, bo to sparowałem razem, później przyniosę tego partnera. Następnego gołąbka do A, bodajże on ma 2,5, ja tam później powiem dokładnie, bo to nie chcę strzelać tam. To jest gołąb, bodajże on ma 2,5 do A kategorii liczony szczeglotów. Ale co ja mogę o tym gołębiu? On ma numer 6140, 16 rok, 0153. To jest samczyk. Co ja mogę o tym gołąbku powiedzieć? Ten gołąb fantastycznie latał na tysiące gołębi. W tym roku w rejonie radziąkowskim na 16 bodajże tysięcy pierwszy, na 19 tysięcy drugi, na 19 tysięcy drugi. No bodajże z tego, co mu chyba liczyłem, 7 lotów z rejonu, gadajmy o 19 tysięcy, 18, masę tysięcy gołębi, to 7 lotów w tym roku ma koeficjent 3,80. No, na masę tysięcy gołębi to chyba nie ma takiego gołębia też w Polsce. 7 lotów, ja mówię, no. I do H kategorii ma w tym roku liczony jest, do H z jednego roku 18. Idzie też na wystawę, myślę, tam może na pudle w okręgu będzie, zobaczymy, no. W tamtym roku z tym wynikiem bym był chyba czwarty w Polsce. Ten gołąb, no. Super latał, myślę, na drugi rok. Jeżeli to wszystko tak się ułoży, no to myślę, że to będzie do D liczony, to super wynik będzie miał. Jak zrobi, może wywiozę go na trening, jaszczą albo druty, gdzie zaliczy i tyle. Jakie pochodzenie ma ten gołąb? Ten gołąb ma mistrzowskie pochodzenie. Ze strony ojca, ojca mam, po super gołębiach tam rodowody od Tadeusza Pałki. Oryginalny ojciec od tatka Pałki, a mama to jest wnuk Amana od Leszka Pielesiaka. Matkę mam też w wolierze, na drugi rok tak będę parował te gołębie. Brata miałem pierwszy i trzeci na oddział i z ciężkich subic w tamtym roku lepiej latał jako roczny gołąb. Brat i subic mi nie przyszedł, no. A ten kapitalny gołąb. To jest najlepszy gołąb w tym roku chyba u mnie, no, z tych wszystkich. No ta samica też nie odbiega, no, była pierwsza i druga na ryju. Jeszcze jedno lotko ma, czemu? Bo one mi chowały 4 młody, bo miałem kupców na tych gołębi, wszystkie 4 poszły i sparowałem tą samicę z tym samcem najlepszym, no. I za to jeszcze oni karmili te ostatnie młode, no ostatnie to były gołębie, no. I tak to wygląda, no. Poszły do 3 gołębie poszły do mojego kolegi, do Przemka Rybickiego, co mieli w H kategorii bodajże olimpijczyka z Nowego Pomyśla. Tak to wygląda. Pójdę po następnego jeszcze gołębia do A, co były liczone. Następny gołąbek to jest 6112 0153, 16 rok. Akurat mi w tym roku fantastycznie dwulatki latały. Co mogę, ten gołąb wywodzi się z 200% Ryśka Pawłowskiego w Wałbrzychach, bodajże oddział Dzierżoniów. Ten gołąb w tym roku też jest do A liczony.
W tamtym roku do G bodajże miała 28. To był trzeci lotnik rejonu w G kategorii jako roczna. A jeszcze fajnie, żeby było to Spyżyc, jako młody gołąb, siadł mi czwarty gołąb Spyżyc. Bodajże na 3 okręgi, jako młody już gołąb. No i on, a 6-1, 12, a 6-1, 11, szósty lot miałem taką 500 dosyć, nie wiem, te szybkie gołębie gdzieś tam poszły bokiem i mi z Czech dziewczyna z hotelu dzwoniła i nie mam siostry, też liczona i odebrali ją mi, noga jej uleciała z obrączką i liczona, jej siostra była liczona i kolega wziął ją. Jajka nosi, 6-1, 11, ta ma 12 i 11, ona w tamtym roku lepiej leciała, ale w tym roku siostra ta 11 leciała, to jej nie mam. Jeszcze był taki mój super gołąb, 6-1, 27, wnuk to był Luckowy, ja Luckowy, bo to prezent od Jagły Lucka dostałem, to kapitalnie ten gołąb mi siadał, drugi, trzeci, piąty, szósty i szósty lot właśnie nie przyszedł mi ten gołąb, szkoda mi tego gołębia, bo miał fantastyczne wyniki, ale jeszcze mogę powiedzieć co ten gołąb, z 10 lotów do A kategorii w tym roku ma 42 konficent, do A kategorii z 10 lotów, no to myślę, że w tamtym roku bodajże piąty by był gołąb albo coś polski z tym wynikiem. Wiadomo, w tym roku może niższe będą, olimpiada jest w Poznaniu, to zobaczymy. Jeszcze przyniosę czwartego gołąbka pokazać. No. Ona jeszcze też młodziki, tego to jeszcze się nie spieszyła, ale rzuci myślę. Rodziców też mam, nie rozłączam tej samiczki. No. Kapitalny, już jako młodzik czwarta Spyżyc mi siadała, 412 km. No. To już swoją klasę udowadniała. No. Pokaż skrzydło. Ona jeszcze ma dwa lotki stare, bo młodzik je ciągnął. Ale myślę, że rzuci teraz dwa naraz. Czy te gołębie mistrzowskie będziesz nimi lotował? Nie wiem, bo na te dwa gołębie nie wiem, bo mam kupca, zobaczymy, jak się dogadam, to może zobaczymy. No zobaczymy, jak nie sprzedam ich, to obydwa, czemu będę lotował, bo mają pan po 2-3 konkursy, żeby byli najlepsze w Polsce, no to trzeba zaryzykować, no wtedy, tak. No. Wtedy zaryzykuję, zobacz. Na samca na pewno tego 6140, bo on ma 7 lotów wyjściówkę kapitalne, dołoży tam 4 loty i myślę, że tego, no, jeżeli ich nie sprzedam, to na pewno ich będę lotował. No. Jeszcze następną samicę przyniosę, to jest następny gołąb, bodajże 4, 5 jest u kolegi, 6 wiadomo Lucek tam. Zobaczę to dokładnie w papierach, bo nie chciałbym strzelać, to jest 804, też kapitalny gołąb. No. I to jest rodzina też z tym, co 6140, bo tamten jest po matce, a to jest wnuczka tej po Amanie, to jest wnuczka po tym Leszkowie. Jej matka u mnie 12-13 kapitalnie latała i w tamtym roku ten ciężki lot maraton pierwszy wypuścili w trochę deszczu, no i ta matka mi nie przyszła. Ta samica też mi kapitalnie bodajże druga, trzecia, trzecia, no czołówka non stop, 804. Jeszcze jedno lotko ma do spierzenia, o tak to wygląda, no. O, 804, 0153, 15 rok, no. Kapitalna samica i w budowie do ręki leży, przepiękna. Tatę mam też, co roku tam 10-11, te super, on te dalsze 500 km, 700 latami w lotowym gołębniku. Mhm. Ja metodą lotuję gołębiami total, samce i samice. Co ja, do 400 to jest sztuka karmienia, jak zawsze to potwierdzam. To mój nawet nauczyciel gadał, no opanowałem to, mówię tam może 95%, bo 5% każdy się będzie uczył do końca życia. Wiadomo, no jeżeli jest wiatrem, daje dużo mniej karmy. No wyliczam tam na gołębia, no łyżkę albo coś. Jeżeli je pod wiatr, no to wtedy tam zwiększam czwartek, piątek karmę. Co tak u mnie? No czwartek, piątek zawsze wywożę gołębie, zawsze do 500 km. Do 500 km zawsze wywożę gołąbki. No czwartek, piątek to jest gdzieś Opole, no 68 km. Widzą się
W czwartek się widzą, szybko je przyjeżdżam, rozdzielam. Ale w piątek obracam miski, jak to już mówiłem, i widzą się z pół godziny, 40 minut, rozdzielam i już samice nie latają, praktycznie samce już nie wypuszczam, nie widzą się w sobotę, idą do kosza. W sobotę zawsze super dieta, do tego dokładam słonecznik łuskany, konopie, parę garści. To zależy, mówię koledze, ino od wiatru, no. Bo tego nie umiem nieraz wytłumaczyć, taki raz więcej, raz mniej, no. To wszystko, no, do 400 km to mówię, no, ale muszą być też gołębie, bo zaznaczam, w rejonie radziankowskim na przykład lotuję na 430 ludzi, to ja biłem na 19 tysięcy, na 15 gołębi to 10-8 moich. I te najlepsze gołębie nieraz się urywały nad moimi gołębiami, 6-8 sztuk, i te robiły i powtarzały, bo to jest sztuka, żeby do danej kategorii gołąbcowi, że siądzie pierwszy na oddział czy na rejon, jak on nie powtarza, to muszą być gatunek gołębi. Że muszą powtórzyć, no, 1, 2, tak jak mamy 3 do A albo coś do C, no to muszą być jakościowo gołębie do tych danych kategorii. No i w tym roku mi się udało, no, wylotowałem 22.00 tam, no, z hakiem 22 konficent, zostałem mistrzem Polski. Będzie ciężko to powtórzyć, ale myślę, zobaczymy, damy radę, no, jak będzie zdrowie i zdrowe gołębie, przede wszystkim koledzy muszą być zdrowe gołębie, to jest najważniejsze. No i ma... Może zdrowe gołębie i dobre gołębie, musi być to podstawowa gołąb, no, no, jak to mówię, wazelina, garnitur porządny uszyjesz, jak dobry materiał jest. I tak to mówię, materiał dobry, dobre gołębie, zdrowe gołębie i dobry hodowca. W dany dzień powinien wiedzieć, co ma robić, szczególnie od wiatru do 400 km to jest... Patrzenie na pogodę, czwartek, piątek, niedzielę, teraz internet jest, to wiemy, jaki wiatr będzie, to wszystko. Ja jestem prezesem lotowym rejonu, bodajże nie wiem już od iluś lat, przez 8-10 lat nawet, no. I tak to wygląda, a tym się zajmuję, żeby były w optymalnych warunkach. Wtedy, koledzy, jak jest pogoda, są wyścigi. Jak nie ma pogody, to te najgorsze gołębie wtedy siadają. Te praktycznie co no, do usunięcia są. Ile razy tak było, no. A ten dobry gołąb to mija, zamiast robić 500, robi 1000 km. A ten przeczeka albo siądzie, no i wtedy wygra raz. Ale to raz jak wygra, to ja go usuwam. No i tak to wyglądają te gołębie, no. Pietruś, kiedy łączysz pary? W tym roku, a jeszcze mogę powtórzyć, koledzy, bo w tym roku na przykład łączyłem późno i źle to zrobiłem, na drugi rok będę 2019 na pewno inaczej, to łączyłem pary koniec lutego, początek marca. Ja leciałem trzy loty do A kategorii, koledzy, z Gniazda. Ja musiałem jeszcze, no, nie tam łyżeczkować albo coś, no bo jakby te młode wyglądały, krylaki, jak ja to mówię. I tak to u mnie wygląda. I co ja miał jeszcze powiedzieć? No i parowałem, ale w tym roku będę parował pod koniec stycznia, miesiąc wcześniej. Bo czemu? Bo tak jak w tym roku 2018 parowałem, wywoziłem na trening wszystko, to za mały młodyk, to z jajkiem, to i to. A jak będę w styczniu parował, gołębie już będą 2 tygodnie, no może, no, drugie jajka dam nanieść i po tych najlepszych gołębiach do rozpłodu podłożę, na sztucznik będę siedzieć i będę trenował już. I wtedy nie będę patrzył, czy małe jajko, czy zaziębione. I tak to wygląda. Lepiej to nie muszę patrzeć wtedy, że mały młodzik albo z jajkiem gołąb. No i w tym roku powiedziałem sobie, że miesiąc wcześniej będę, koniec stycznia, a początek lutego. A w tamtym roku właśnie błąd zrobiłem, ale jaki błąd zrobiłem, jak 3 z gniazda i biłem niesamowicie na 19 600 gołębi. Pierwsze gołębie biłem i te same gołębie siadały, koledzy. To jest, aż w szoku byłem, że te gołębie z gniazda tak latają, no. Nie wiem, czy to jest spowodowane, na pewno dobry materiał i dobry hodowca, no. Od lat, od 10 roku poprzeczkę sobie podkładałem, 10, 11. Byłem mistrzem okręgu i tak co roku poprzeczkę, no i ta hodowla aż wywindowałem na Mistrzostwo Polski. Tak to wygląda u mnie. Szkoda, że ten maraton, bo myślę 4 gołębi, jeden, choćby się to miał olimpijczyka, ale ja mówię jedno. Nie można wszystkiego w jednym roku wygrać. Przyjdzie czas i na olimpijczyki. To moje zdanie to jest, no. Miejmy nadzieję, może za 2 lata, za tego, no. Młode pary wychowywały, po ile młodych? Gołębie moje po 2 młode wychowywały. Po 2, bo miałem tam też zamówienia. Zamówienia miałem i to wychowywały, a jeszcze mogę, koledzy, się pochwalić. 2 lata pod rząd. W tym roku 5 okręgów grało, w tamtym roku bodajże 4, 2 lata pod rząd.
lot z Radziąkowa Pyrzyce, dwa razy serię wygrałem, no to chyba nie ma przypadku też na młode loty, no. Na młode loty, no, w okręgu Katowice tam każdy widział, no, oprócz młodych i C kategorii wszędzie jestem w okręgu i w regionie na pudle. Prawie wszystko wygrałem, no prawie, mówię tam 90%, bo w C kategorii na młode mi nie ma. To jest to, że jeszcze w intermistrzostwie mam drugi wynik na trzy kraje, to mnie cieszy, no. A co jak każdy myśli, o tej porze mówi, już zapomina o gołębiach, jęczmień albo coś. Ja odwrotnie, o tej porze muszą bardzo dobrą karmę, zioła, jeszcze od zioła takiego Darka Koniecznego dostałem też, co mogę bardzo podziękować. Zioła, natura, jeszcze raz natura, zimą, jesienią ino natura. Mam jeszcze weterynarza z Stęcla z Mazur. Coś tam wysyłam, jednego gołębka, dwa. Jak nie ma im nic, to im nic nie podaję.